Stworzyłam kolejną rzecz, a cieszę się, naprawdę się cieszę. Ładne to wyszło, prawda? Witam Was. Chciałabym, żebyście ze mną zrobili taki swój pierwszy prototyp tej torebki, po prostu z kartki papieru. To może być kartka A3, może być i mniejsza. No, tej wielkości torebkę zrobiłam... Tej wielkości torebkę zrobiłam, słuchajcie, z kartki, która miała 24 cm na 24. Z kartki A3 będzie troszeczkę większa. Plan jest taki. Zrobimy taką torebkę, żebyście zrozumieli zasadę składania. Będzie możliwość zadania mi jakichś pytań w komentarzach. Ja te komentarze przeczytam, kiedy już wykonamy tę torebkę i później przejdziemy do etapu drugiego, czyli z dużego kawałka papieru okleimy go tkaniną i powstanie nam torebka tego typu, którą już pewnie widzieliście. Ja sobie ją tak zamknęłam. Można na magnes, można z tym trójkącikiem. To już wszystko Wam potem wyjaśnię. Więc większa torebka będzie wyglądała mniej więcej tak. Mam też zrobioną z dżinsu. Widzieliście ją pewnie? Nie przygotowałam sobie. Opla! Mam tu, zobaczcie, mam pomocnika, który trzyma torebkę. Także będziemy robić takie cudeńko maleńkie. Pokażę Wam, jak sobie z tym poradzić. To zaczynamy. Na początek przygotujcie po prostu kartkę papieru, nożyczki i klej. Na razie do wykonania tej pierwszej to może być najzwyklejszy klej do papieru, taki nawet w sztyfcie szkolny. Chyba że przygotowaliście po prostu ten klej introligatorski, o którym pisałam, to on też się nada. Dobrze, to zaczynamy. Słuchajcie. Odkładam niepotrzebne rzeczy. Duża kartka na później. To jest torebka robiona metodą origami. Więc trzeba uzyskać z naszej kartki kwadrat. I tak będziemy mieli zgięcie po przekątnej, więc w tej chwili nie ma najmniejszego problemu. Robimy z kartki prostokątnej kwadrat. Starajcie się wszystkie prace wykonywać dokładnie. Nie spieszmy się, bo efekt końcowy zależy od tego, jak w tej chwili to zrobimy. Jak im większa dokładność, tym mniej zaskakujący efekt będzie po prostu ładnie. Także po przekątnej złożyłam kartkę i w tej chwili po tej linii tutaj musimy ją przeciąć. Ja narysuję ołówkiem sobie tą linię, żebyście dobrze też widzieli. Można oczywiście od razu ciąć, można od razu ciąć po linii zgięcia, ale będzie nam wygodniej, jeśli to zrobimy za pomocą ołóweczka. Okay. Także jest linia pomalutku. Kto chce, może to zrobić nożykiem. Ja to wytnę pomału nożyczkami. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi origami, już ma z nim jakieś doświadczenie, to może mieć w domu gotowe, ładne papiery do origami, kwadratowe i nie musi w tej chwili robić tego, co my. Ale z kolei, jeżeli ktoś jeszcze nie wyszedł z biura, a nie ma online, tylko, znaczy nie ma, jak to się mówi, home office. Nie ma home office, tylko ma pracę w biurze, to wystarczy, że weźmie sobie kartkę ksero i już. Dobra. Składamy nasz kwadrat. Składamy nasz kwadrat w ten sposób.
Teraz taką rzecz Wam podpowiem. Zanim zrobicie to, posłuchajcie mnie przez chwileczkę, ponieważ tutaj chcę go złożyć na pół, ale nie róbcie jeszcze, tylko popatrzcie. Składam go na pół, te dwa rogi do siebie, tylko na czym mi tu zależy, co już sobie wypracowałam, żeby później było ładnie. Zależy mi tylko na tym zgięciu, czyli uwaga, nie przejeżdżam palcem do końca. Tu ładnie złożyłam dwa rogi razem ze sobą, widzicie? Ale zależy mi tylko na tym zgięciu, żeby pokazać, wyznaczyć połowę tego trójkąta. Teraz jak otworzę, zobaczcie. Tu jest połowa trójkąta. Ja to narysuję ołówkiem, żeby Wam łatwiej było zaginać jakość, jakość na Facebooku. Jakość na Facebooku jest różna tych live'ów, więc żebyście dobrze widzieli. Po prostu robimy małe zgięcie tu w połowie. O. I już. Bo potem nie będziemy mieli niepotrzebnego tutaj zagięcia na tym narożniku. Uwaga, teraz jeden róg tego trójkąta składamy właśnie do środka, do tego punktu, gdzie tutaj mieliśmy zagięte. Hop. Teraz już ładnie, mocno do końca to sobie przyciskamy. I to samo robimy z drugim narożnikiem. Możliwe, że powiedziałam troszeczkę za szybko, bo na początku mieliście, mówiłam, żebyście jeszcze nie robili, tylko obejrzeli, więc wracam się jeszcze raz do tego momentu. Mamy złożony na pół kwadrat, powstał trójkąt. Składamy go jeszcze raz na pół, tylko dociskając sam środek, uzyskujemy ten punkt wyznaczoną połowę trójkąta. I teraz z jednej i z drugiej strony, tak jakby te uszy, zamykamy do środka. Mam nadzieję, że wszyscy są już w tej chwili na tym etapie. Tak? Ok. I teraz tak. Otwieramy. Powstały nam kolejne punkty, które Wam tutaj zaznaczę, żebyście dobrze widzieli. Tu i tu. Mamy już w tej chwili tak podzielony ten trójkąt. I teraz jeden róg składamy do tego miejsca tutaj, które nam przed chwilą powstało przez zagięcie, tak? I hop! Składamy w ten sposób nasz trójkąt. Otwieramy go, powstało nam kolejne zagięcie tu, tak? I to samo robimy z drugiej strony, czyli ten róg u mnie to jest z lewej strony. Przesuwam do tego pierwszego zagięcia, od prawej strony pierwsze zagięcie tutaj, tak? I w ten sposób powstało nam kolejne zagięcie. Tak jakbym podzieliła, zobaczcie, ten trójkąt na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć części, tak? I teraz jeszcze raz Wam to powiem, bo jak teraz to wszystko zrozumiemy, to jak będziemy robić dużą torebkę, będzie nam szło łatwiej i szybciej. Także wytrzymajcie cierpliwie, jeszcze raz to powiem, dobrze? Bo niektórzy, podejrzewam, robią to pierwszy raz w życiu i nie mają doświadczenia z origami. To jeszcze raz poproszę, zobaczcie na to z góry. Składamy kartkę
Od góry poproszę, pokaż mi. O tak, składamy kartkę. Na pół, tak nie do końca. Tutaj troszeczkę. Otwieramy. Składamy do środka jeden narożnik. Do środka drugi narożnik. Otwieramy. Jeden narożnik teraz do tego zagięcia, które powstało przez poprzednie złożenie. I jeszcze raz w drugą stronę to samo. Tak? Mamy w ten sposób podzielony trójkąt. I teraz. Dolny, przez chwilę nie róbcie, posłuchajcie. Dolne zagięcie w tej chwili to będzie szerokość połowy naszego dna. Ja pokażę wam to tak. Może z tej drugiej kamery to będzie lepiej widać tutaj. Zobaczcie. Teraz ruch, który wykonam, złożenie kartki, jaką wybierzecie szerokość, to taka szerokość będzie połowa tego dna. W tej chwili to jest to, w tym miejscu jesteśmy. I teraz popatrzcie. To może znowu od góry zobaczymy. Przy kartce, jeśli mieliście kartkę A3 albo trochę mniejszą, moja jest mniejsza, moja miała 24 cm, to podejrzewam, że około 1,5 cm będzie właściwie. Możecie sobie to nawet zmierzyć. Ja mam tu linijkę, a to jest dobra. Możecie sobie mniej więcej zmierzyć. To się robi zawsze na oko, ale powiedzmy, że 1,5 cm powinno być ok. Czyli składam teraz cały ten trójkąt. Składam taki pasek. Spójrzcie. Mniej więcej te 1,5 cm. I teraz składając, warto zwrócić uwagę, że linie, które nam przez składanie powstały, zobaczcie, to jest jedna nasza linia tutaj, tak? Druga, trzecia i czwarta. One się jakby kontynuują. Czyli łatwo jest uzyskać faktycznie równy tutaj paseczek, bo tak składając po prostu trzeba obserwować, że te zagięcia nam się po prostu kontynuują tutaj. Są w tych samych miejscach. Uzyskaliśmy, o, otwieram, zamykam z powrotem. I teraz, słuchajcie, przy naszych zagięciach, tu mieliśmy pierwsze złożenie, tu drugie złożenie. W punkcie drugiego złożenia proponuję przyłożyć palec, żeby to łatwiej poszło. Podnosimy ten róg do góry. W ten sposób. Robię to pomału, żebyście widzieli. Podnosimy ten róg do góry i teraz ten brzeg będzie równo z tą linią, która nam tu przy zagięciu powstała. Zobaczcie. O! I właściwie to wygląda tak, że tutaj nam się kontynuuje ta linia. Pokazuję jeszcze raz. Trójkąt złożyliśmy, zawinęliśmy do góry cały ten dolny brzeg, tak? I podnosimy, hop, do góry. I teraz słuchajcie, to samo oczywiście z drugiej strony. Czyli znowu to drugie zagięcie. W tym miejscu przytrzymuję palcem, żeby dobrze mi się ładnie to zagięło i podnoszę do góry ten brzeg. O tak, prosto, tak, żeby tu się kontynuowała ta linia. Ok. Powstała taka figura. Teraz otwieramy te boczki,
otwieramy tylko boczki, to zostaje nadal zagięte, otwieramy boczki i uwaga, bierzemy z góry tylko jeden kawałek papieru, ten górny róg i zaginamy go. Zaraz Wam pokażę, w którym miejscu. Zaginamy go. Momencik. Tutaj nam powstały... Już Wam pokażę to. Znowu muszę narysować linię, żebyście dobrze to widzieli. Więc jeśli mieliśmy taką figurę, tak? To teraz ona nam wyznaczyła tu kolejną linię. O tu. I tu. O. Tak? Otwieramy. I teraz właśnie ten róg zaginamy do tego punktu. Hop. Hop. Zobaczcie, jak otworzycie, dokładnie brzeg, ten brzeg kartki idzie równo z tą linią, którą tutaj przed chwilą utworzyliśmy przy poprzednim zagięciu. Tak? O. Czyli po prostu składając, bo Wy sobie pewnie nie pomagacie ołówkiem, ja robię to, żebyście dobrze widzieli. Tutaj złożona kartka wyznaczyła nam miejsce, w którym teraz musimy zgiąć górny róg papieru. Teraz jest następne zgięcie z tego samego rogu, które po prostu będzie szło do góry. I uwaga, do którego miejsca, zaraz Wam to też pokażę. Tutaj, tak, w tym miejscu na pewno widzicie na swojej kartce, tak, te zagięcia, które były z poprzedniego zginania. Do miejsc tych zagięć w tej chwili podnosimy róg. Taka powstała figura. Zobaczcie. Z drugiej strony ona jest gładka, ale nas na razie nie interesuje, nie odwracamy. Tak to wygląda w tej chwili. Słuchajcie, jeżeli na tym etapie ktoś już ma jakieś pytanie, to ja szybciutko teraz zaglądam do komentarzy i bardzo proszę, napiszcie, czy idzie dobrze, czy mam mówić w jakiś inny sposób, wolniej, szybciej. Poproszę, napiszcie, czy wszystko jest w porządku i czy jesteście w tym samym momencie, w którym ja teraz jestem. Czytam od Was komentarze. Trudno jest mówić i czytać, więc na chwilę się zawiesiłam. Nie ma żadnych nowych komentarzy. Zaraz może... Ach, bo jest chwilowe opóźnienie. Zdaje się, że 7 sekund później dostajecie sygnał po tym, jak ja coś powiem. To ja jeszcze chwilkę poczekam. I poproszę, napiszcie, czy dobrze wszystko tłumaczę i czy widzicie to, co zrobiłam i czy jesteście w tym samym momencie. Okej. Nie widzę żadnych komentarzy, a widzę, że 14 osób mnie ogląda, więc pewnie wszystko jest dobrze. Proszę o powtórzenie ostatniego etapu. Super! Justyna, dziękuję, że napisałaś. Powtarzam, ostatni etap. Wrócimy się do miejsca, w którym zaginamy do góry ten hop. Do góry zaginamy dolny brzeg papieru. Powiedziałam, że przy kartce około, jeżeli wyszliśmy z początkowego formatu A3, to w tej chwili około 1,5 cm
tego podwójnego papieru tutaj założyliśmy. Dobrze. I teraz prawy róg podciągam do góry. Tu nam się zgodziły linie. Podciągam drugi do góry. Tu nam się zgodziły linie. I dla nas ważne są te zagięcia. Te zagięcia, o tu, wyznaczyły nam linię, gdzie zaginamy górny róg papieru. O. O tak. I teraz na pewno widzicie na swoich kartkach, że tu macie ślad po poprzednich zagięciach, jak dzieliliśmy trójkąt na odcinki. I to jest nasze miejsce, do którego w tej chwili podnosimy ten róg, ten trójkącik do góry. O! I w tym miejscu on po prostu, zobaczcie, jak to podniosę. Teraz chyba widać to dobrze. Coś takiego powstaje. Okej. Dobra. Robimy dalej. Teraz słuchajcie, trzymamy zgięty ten najmniejszy trójkącik, jest przy kartce. Nie rozkładamy go, a całą resztę rozkładamy w ten sposób, że jakby dostałam się do środka tej kartki. Widzicie? Tutaj nie mam nic porysowane ołówkiem, bo to jest nasz środek. Jeszcze raz to zrobię. Mamy taką formę. Zostawiamy złożony ten mały trójkąt i rozkładamy kartkę w ten sposób. Ona tak musi wyglądać, że ten złożony trójkącik tam cały czas jest. Jakbym to otworzyła, to mamy całą kartkę, ale ja to z powrotem tu zamykam. On jest tutaj. I teraz, dla waszej wiedzy na przyszłość również, bo jak się tą torebkę składa dużą, to warto to wiedzieć. Zobaczcie, to co ja w tej chwili tu wyrysuję, wy to widzicie ze swoich złożeń. Tu są jakby takie cztery prostokąciki widoczne od tego składania. To jest dno naszej torebki. Tej wielkości będzie torebka. To jest dno torebki. Ono jest, spójrzcie, na szerokość tego, widzicie? Na szerokość tego trójkąta, który nam wyszedł ze złożenia, tak? Tu jest dno naszej torebki. To, co ja w tej chwili zakreskowałam, żeby było czytelnie. I robimy w tej chwili następny ruch. Uwaga. Podnosimy do góry ten trójkącik i teraz tu jest miejsce, prawda, linia prosta i zaczyna się ten skos tu. To podnosimy go i składamy w tym miejscu, do tego miejsca, tak? I teraz tak, co jest ważne, tu nam powstaje kąt prosty, tu przy tym złożeniu, a tu, żeby nam było łatwiej, pilnujmy, że ta linia jest cały czas w osi, czyli składamy taki trójkąt, zwracając uwagę na to, że tutaj nam powstaje kąt prosty, tak? Tu nam powstaje kąt prosty, a to po prostu kontynuuje się ta linia i jest w osi. Mamy to złożone. Teraz odwracamy kartkę i robimy to samo z drugiej strony. Czyli znowu do tego miejsca to jest, pamiętajcie, nie ta linia, która jest tu, bo tu już zginaliśmy wcześniej kartkę, ale nam nie o tą linię chodzi, która już była zagięta, tylko utworzymy nowe zagięcie w miejscu, które jest, tutaj. Tak, żeby tu powstał kąt prosty. O. Dobra. Czyli trzymamy się osi, tu jest wszystko w osi cały czas, a tutaj powstaje kąt prosty.
taka trochę koperta nam wyszła. Dobrze. Za chwilę będzie nam potrzebny klej, więc proszę sięgnijcie po swój klej. Ja tutaj mam klej, który prosiłam, żebyście przygotowały, czyli taki typu wikol i pędzelek. Powiem wam tak, nie mówiłam co prawda, żeby przygotować sobie talerzyk, ale zrobimy tak, sięgnęłam po klej, to jest płynny klej, użyję go, bo wy macie pewnie taki sam. Jeżeli macie w tej chwili również pod ręką klej w sztyfcie, to akurat do tej pracy on lepiej się nada, a ten w płynie jest lepszy do przyklejania tkaniny. Ale skoro ten klej napisałam, że ma być przygotowany, to ja użyję tego kleju, bo on też jest ok. No, otwórz się. Ok. Coś chyba urwałam? Dobra, nieważne. Jeszcze raz. Ja sobie troszeczkę tego kleju, ponieważ jest dość rzadki, to go wycisnę na talerzyk. Troszeczkę. I teraz... za chwilę będzie nam potrzebny klej. Pokazuję, co robimy dalej. Także teraz poproszę znowu zmianę kamery, żeby dobrze to było widać. Nie mam podglądu. Dobrze, widać, Rek? Ok. Dobra. Spójrzcie, teraz robimy coś takiego. Tu to będziemy pokazywać, tak? W tej formie mamy... Nie, ja poproszę kamerę od góry, bo to nie będzie w ten sposób widać, dobrze. Nie będzie to czytelne. Zatrzymaliśmy się na tym etapie. Było wtrącenie okleju, który jest przygotowany, a teraz słuchajcie tak. Podnosimy ten róg. Może ja wykonam ten róg i później go za chwilę wam omówię, dobrze? Bo to nie jest takie proste, żeby wszystko mówić i od razu... Spójrzcie, idea jest taka. Odwróćcie to do siebie w ten sposób, żeby mieć ten mały wystający trójkącik w swoją stronę. Teraz lewą ręką przytrzymujemy karteczkę i tu mamy zagięcie. Tu mamy zagięcie, tak? Tutaj powstaje przekątna. I my tą przekątną wykorzystujemy, żeby kartkę złożyć, zobaczcie, w ten sposób, że tym brzegiem, o, zaraz wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. Ten brzeg musi się przytulić do tego miejsca, tak? Ten, tak? Hop, patrzcie, hop. Tu jest przekątna, która też się składa, czyli po prostu coś takiego. Widzicie to? Tu, gdzie mieliśmy kąt prosty, w tej chwili on nam w ten sposób się złoży. Tak? Mam nadzieję, że to jest czytelne. Teraz możemy spróbować to jeszcze raz. O, widzicie? Hop. I tak. Mam coś takiego. Zaczyna mi się to zamykać, ta bryła. Muszę teraz zrobić to samo z drugą stroną. Czyli znowu tu jest przekątna takiego kwadrata, który się składa. Najlepiej to robić w ten sposób, że ja to przytrzymuję tu. Przytrzymuję. Tu sobie palcem dociskam. Tu popycham, tak? Zobaczcie. Jak tu trzymam tą kartkę, o, trzymam ją, to wystarczy popchnąć, bo już wcześniej tam mieliśmy zagięcie zrobione, więc to powinno łatwo pójść. O tak. I powstaje nam coś takiego. Zaraz wam to pokażę. O, spójrzcie. Coś takiego powstaje. Czyli... Jeszcze raz, bo to jest taki być może dla niektórych najtrudniejszy moment, jak mi się wydaje.
chciałabym to dobrze pokazać. Ja tu mam podgląd, patrzę, czy dobrze wy to widzicie. Czyli składamy ten brzeg, żeby dotykał tego brzegu tutaj. Wykorzystując, że ta przekątna składa nam się do środka. O takie coś. Hop. Do środka. I wtedy uzyskujemy taką kieszonkę. To samo robimy z drugiej strony. Tak. I spójrzcie. Powstaje nam coś takiego. Zaraz będziemy to sklejać. Ale na razie jest taka forma. Jeszcze tu wam chcę jedną rzecz powiedzieć. To może na chwilę się zobaczymy. Słuchajcie, teraz wam pokażę taki jeszcze drobiazg, który nam się później może przydać. On w tej chwili, kiedy robimy torebkę tylko z cienkiego papieru, a nie kartonu oklejonego tkaniną, gdzie te warstwy będą grube i to będzie miało znaczenie. Więc teraz pokażę wam coś takiego. Tutaj może do tej kamery drugiej spróbujemy się przełączyć, takiej na zbliżenie. Bo mogę pokazać to tylko teraz, zanim skleimy. Tak? Złożyłam tą kartkę z takiej pozycji. Tak? Hop, hop i hop. I teraz w zależności od tego, jaką sobie ustalicie grubość dna, bo ono nie zawsze nam wyjdzie w ten sposób, że te trójkąty się na siebie nałożą. One czasami się nie będą na siebie nakładać, ale jeżeli nam się na siebie nałożą, a mielibyśmy w tej chwili warstwę grubą razem z tkaniną, to warto jest jeden z tych trójkącików, spójrzcie, po prostu po linii o tu, tak jak idzie przekątna, jak idzie ta kartka, tak jakby tu się kontynuowała, prawda? To żeby te narożniki nam nie nachodziły na jeden na drugi i nie zrobiło się tutaj za grubo, warto to sobie obciąć. Oczywiście w tym momencie to już właściwie nie jest origami, bo origami nie potrzebuje ani nożyczek, ani kleju. Wszystko się robi z samego papieru, ale nam chodzi o efekt końcowy. Tak jak mówię, w zależności od tego, jak wypracujemy sobie to dno. To jest nasz pierwszy egzemplarz, chcę, żeby każdy był zadowolony, więc od razu zdradzam coś takiego, że trzeba sobie w ten sposób poradzić, tak? Czyli ja sobie to przycięłam, żeby nie nachodziły te warstwy papieru jedna na drugą i żeby nie robiło się za grubo. I teraz uwaga, co sklejamy? Będziemy smarować klejem tylko ten trójkąt i zamkniemy go w ten sposób. Jeszcze nie posmarowałam klejem, wam też radzę najpierw sobie to przyłożyć, zamknąć i dopiero później będziemy to sklejać, tak? Czyli ten trójkąt zamykamy i teraz smaruję to klejem. Jak ktoś ma klej w sztyfcie, to proszę bardzo, dowolny klej do papieru, bo to nie jest nic skomplikowanego. Można troszkę tego kleju podłożyć również na te uszy tu, żeby nam się to lepiej wszystko trzymało. Czyli smaruję trójkąt. I z tej strony po prostu tą bryłę zamykam. Dobrze. Czyli miałam jedno uszko, hop, drugie uszko, hop, tak. I teraz spójrzcie, po prostu to zamykam ten trójkącik i przyklejam. I jedną stronę mamy zrobioną. Powstało nam takie coś. Taki fotelik. Jakby dołożyć nóżki, byłby fotelik.
Okej. To jest już front naszej torebki. Może wam tu pokażę. Już jesteśmy na tym etapie. Teraz przyspieszymy. Spójrzcie. To jest to miejsce w tej torebce, tak? Ten front. I teraz robimy tą górę do zamykania. Robimy teraz tą górę do zamykania. Tak? Odwracamy sobie kartkę do siebie w ten sposób, tak? I robimy podobną rzecz, jeśli chodzi o to zginanie. Nie wiem, może ja w tą stronę wam pokażę, może wcale nie do siebie. Tu mieliśmy zagięcia, prawda? I tu mieliśmy zagięcie, tak? One już wcześniej nam powstały. I teraz ta kartka jakby sama nam się składa. Widzicie to? Pomalutku popróbujcie sobie. Pamiętajcie, gdzie jest dno. Można sobie palec włożyć i przytrzymać to dno. Wtedy tutaj ten boczek, hop, sam się właściwie składa, tak? Spójrzcie. Tak? Mamy coś takiego. Rozkładam, żeby wam jeszcze raz pokazać. Ta część, ten trójkąt, to będzie nasze zamykanie torebki. To będzie nasze zamykanie torebki. Tutaj po liniach, które już wcześniej były, zgięcia, tak? Mamy szerokość dna, mamy szerokość boku torebki. Czyli ona w ten sposób musi nam się złożyć, zobaczcie. Po tych zagięciach. Możemy jeszcze w tej chwili jedną rzecz zrobić, żeby nam się ładnie ta bryła uformowała. Spójrzcie. Tu i tu palcami trzymam. Podtrzymuję z tej strony, tak? Jeszcze nic nie skleiłam, wszystko trzymam razem, to już mniej więcej jest ta bryła. Tutaj naciskam palcami, hop, i robię coś takiego. Zobaczcie. Troszkę ją tak ścisnęłam, nie za mocno, ale popróbujcie sobie, bo jak będziecie potem formować większą torebkę, to już musicie wiedzieć, jak to działa. Teraz musimy po prostu skleić te boki tutaj. O to i to przyklejamy, żeby nam trzymało się to w tej formie. Dobrze? Czyli smarujemy klejem ten trójkącik, który tutaj powstał. Z jednej strony, od razu z drugiej strony. Tak. I teraz. Okej. I teraz zamykam tą torebkę. Sklejam to. Połóżcie sobie może płasko na stole, żeby to ładnie wyszło. I to jest sklejone. Powstało coś takiego, takie pudełeczko z trójkątnym języczkiem. Dobrze? Teraz będziemy pracować jeszcze jedno zagięcie i żebyśmy mieli możliwość, zobaczcie, zamykania tej torebuni w ten sposób, hop, na taki trójkącik. Czyli teraz tak. Składamy, tak jak tutaj, jeszcze raz wam to pokażę. Zobaczcie, to jest dokładnie już ten sam etap, to co tu. Składamy na pół. Składamy tutaj w tym miejscu, gdzie kończy się trójkąt, a zaczyna prosta ścianka, czyli znowu do uzyskania kąta prostego. Tak. Ok. Mamy taki
złożony ten trójkącik. I teraz jeden kawałeczek podnoszę do góry, tak, zobaczcie. Ok. Podnoszę go do góry. No, tak mniej więcej, ja wiem, 1 cm jest u mnie. I to już powinno zadziałać, żeby naszą torebkę zamknąć. Zobaczmy, czy to się uda. Tym złożeniem pod spód. Udało się. Słuchajcie, torebka gotowa. Moja jest trochę pomazana ołówkiem. Wasza na pewno ładniejsza. Teraz zobaczcie, to co tutaj dodałam, torebkę mamy poskładaną, zrobioną, prawda? To co ja tutaj dodałam, to ze złotego papieru dokleiłam ten mały trójkącik, po prostu na wierzch wycięłam mały trójkącik ze złotego papieru i go nakleiłam. I kawałeczek sznureczka wkleiłam tu w środek, żeby to wyglądało atrakcyjniej, więc w ten sam sposób możecie później zrobić ze swoją torebką. Nie będziemy już tego w tej chwili robić, bo byśmy nie zdążyły przejść procesu naklejania tkaniny na papier. Teraz wszystko to, słuchajcie, zrobimy tak samo, ale z papieru, na który jest naklejona tkanina. Tkanina daje bardzo ładne wykończenie naszej torebce, prawda? Zobaczcie, czy ta. Obie zrobiłam dokładnie tak samo jak w tej chwili z Wami ten prototyp z papieru, tylko są zrobione z większych kawałków i tkanina nadała im taki ładny sznyt, że tak powiem. Ta jest dokładnie tak samo zamykana, zobaczcie. Hop. Oczywiście tutaj w środku miałabym widoczną tekturę. Tak jak przy tym, co robiliśmy teraz razem, to ten trójkąt był w tekturze. Ja sobie później, na koniec, już wykończyłam doklejając kawałek tkaniny, cały czas tym samym klejem i zakrywając papier. Bo to, co za chwilę zrobimy, to my po prostu na jedną stronę kwadrata nakleimy tkaninę. Dzięki temu ona będzie się składała jak papier. Cała reszta to już jest inwencja twórcza później, czyli można to wykleić podszewką, można włożyć kawałek tkaniny do środka, można sobie usztywnić dno kawałkiem jakiejś tektury, można dorobić pasek lub nie. Tutaj przy tej torebuni maleńkiej po prostu wkleiłam kawałeczek wstążeczki. Myślę, że taka torebka może być na mały, przyjemny prezencik, albo szykując przyjęcie, można każdemu na talerzu postawić z jakimś cukiereczkiem w środku. Wiele zastosowań takiego maleństwa. Oczywiście też można zrobić to jako torebkę dla lalki. Tutaj przy tej torebce troszeczkę inaczej zrobiłam uchwyt. Kawałek sznurka, zwykłego bawełnianego sznurka, po prostu skleiłam kawałeczkiem tkaniny, z której jest jeansu, z którego jest to zrobione, i w ten sposób też można tą torebkę, proszę, zamykać i mieć z uchwytem. Ok, bierzemy się, słuchajcie, teraz do grubszej roboty. Ja jeszcze zerkam na chwilę na komentarze. Zobaczmy, czy jesteście gotowi. Czy jesteście gotowi robić teraz już tą tkaninę? Ok. Nikt nic nie pisze. To przesunięcie jest straszne. Dobra, zerknę tu jeszcze za chwilę. Słuchajcie. Myślałam, że pójdzie nam to szybciej, ale nie martwcie się.
następnym razem będzie szybciej. Poza tym, jak opanujecie już to, co do tej pory wam powiedziałam, to z całą resztą poradzicie sobie również beze mnie. Odkładam te wszystkie rzeczy i sięgam po nasz duży kwadrat. Prosiłam, żebyście przygotowały kwadrat, żebyście przygotowali, mówię do kobiet, bo chyba są same kobiety, ale dobra. Prosiłam, żebyście przygotowali 50 cm na 50, taki kwadrat i troszeczkę większą tkaninę, która ma mniej więcej 55 na 55 cm. Ja lubię kolory, więc oczywiście u mnie jest kolorowo. U mnie są wiosenne, przepiękne, kolorowe ptaszki. Karton, którego użyję pod spód, jest pomarańczowy. Oczywiście może być zwykły, biały. To jest karton taki, karton, najbardziej popularny kartony, które się kupuje w papierniczym jako karton ozdobny. One mają około, nie wiem, 220 chyba, może 240 gramów na metr kwadratowy, taką grubość. To jest zwykły, najbardziej popularny karton. Co zrobimy? Ponieważ jak przykleimy tkaninę do papieru, będziemy odcinać. Potrzebny nam jest równy kwadrat. I teraz moje doświadczenie jest takie, że obcinanie według równego papieru, obcinanie samej tkaniny jest trudne, żeby to ładnie wyszło. Trzeba mieć bardzo ostre nożyczki i przeważnie po prostu trochę się strzępi na brzegach. I ja wpadłam na pomysł, że jeżeli tkanina jest troszeczkę większa, karton mniejszy, i na tym kartonie wyrysujemy sobie jeszcze raz ten kwadrat, to potem przy cięciu, zobaczcie, tutaj mam takie wycięte serduszko i oklejone, robiłam w ten sposób zakładki do książki, jak ktoś śledzi mój profil, to widział pewnie, więc to jest tkanina naklejona na papier i ma ładne brzegi, które się nie strzępią, nie wymagają obszywania i niczego, bo klej je trzyma. I żeby uzyskać ten efekt, to trzeba przykleić tkaninę do papieru, przesmarujemy żelazkiem, żeby to szybciej wyschło, bo jeśli stosujemy klej introligatorski, to jest klej bez rozpuszczalników, klej, który można rozcieńczać wodą, więc nawet jeśli macie troszeczkę za gęsty, to można rozmieszać go z małą ilością wody. To jest klej termoutwardzalny, czyli żelazkiem sobie pomożemy, żeby szybciej ten karton nadawał się do zgniatania. Zobaczcie, to jest naklejone. Dzisiaj przed warsztatami zrobiłam taką próbkę jeszcze. Składam w tej chwili to serduszko na pół. Składam je na pół. Zobaczcie. To po prostu zachowuje się jak papier. Na tym jest naklejona tkanina, a to się zachowuje jak papier. I my po prostu przygotujemy sobie papier oklejony tkaniną, żeby później złożyć naszą torebkę według schematu, który już poznaliście. Świetnie. Zaczynamy od tego, że na naszym kartonie narysujemy sobie kwadrat troszeczkę mniejszy. Zostawcie tam po centymetrze z brzegu, żeby później, tak jak mówiłam, wycinać razem tkaninę i karton, ciąć razem. Ja, słuchajcie, bardzo rzadko używam ekierki. Ja przeważnie używam najzwyklejszej w świecie kartki. No każdy ma kartkę, jak nie macie czystej, to może być stara faktura. Słuchajcie, kartka, najzwyklejsza kartka zawsze ma kąt prosty. I używam jej, kiedy chcę coś równo narysować. Linijka plus kartka. Przykładam, poproszę kamerę z góry, będziemy teraz znowu pracować. Przykładam, tak, zobaczcie, zostawię sobie po centymetrze tego papieru, nie potrzeba mi więcej na brzegu. Przykładam sobie kartkę i teraz dokładnie po kartce, żeby mieć kąt prosty, tak,
Na razie nie mierzę. Mierzenie będzie przy następnych bokach. Po prostu rysuję linię. Rysuję linię i teraz nie przesuwając kartki, żeby ten kąt prosty mieć, przykładam do drugiego boku. Oczywiście, możecie to zrobić inną metodą. Czyli jeżeli macie idealnie równy kwadrat, przygotowałyście wcześniej kwadrat, który ma faktycznie te, jak podawałam, 50 cm na 50, to możecie najzwyczajniej w świecie od każdego rogu odliczyć po centymetrze i wyjdzie Wam równy kwadrat. Ja nie jestem pewna, czy mam idealnie równy, dlatego potrzebowałam tej pomocy. Teraz sobie odmierzę linijką, że mój kwadrat będzie miał 48 cm. Nie wiem jak wasze. Przy pracach ręcznych, przy rękodziele zaletą jest, że każda sztuka będzie inna. Każdy z was zrobi swoją. Więc i wielkościami będą się różnić. 48 cm odmierzyłam. W tej chwili znowu uzyskuję kąt prosty z pomocą mojej karteczki. Słuchajcie, ja to jest banalnie proste, natomiast przyznam się, że tego używania kartki zamiast ekierki nauczył mnie dawno temu mój nauczyciel projektowania wnętrz, Krzysztof. I wiele razy w życiu mi się to przydało, bo wiecie jak to z ekierkami. Przeważnie się gubią i nie wiemy nawet gdzie one leżą. O linijkę jest łatwiej w domu niż o ekierkę, przynajmniej w moim domu. Okej. Zrobiłam sobie następny kąt prosty. Teraz wystarczy odmierzyć znowu te 48 cm. 48 cm. Nie przygotowałam tego wcześniej, bo jak robimy to razem, to mam nadzieję, że robimy to w podobnym tempie. I będziemy mogły razem to wszystko dokończyć. Dobrze. I teraz obróciłam moją kartkę jeszcze raz. I z tej drugiej strony odmierzam 48 cm, żeby mieć równy kwadrat. Dobrze. Teraz prawie. Prawie. Hop. Wiecie, wzrok już nie ten. Chyba trzeba będzie pomyśleć niedługo o okularach. Mam wyrysowany kwadrat 48 cm na 48 u mnie. Tkaninę mam trochę większą. Wam też mówiłam, żebyście przygotowały trochę większą, także ta tkanina mniej więcej 55 na 55 cm. Co teraz zrobimy? Proponuję położyć na stole prześcieradło, bo niedługo przejdziemy do etapu sklejania i prasowania, więc zróbmy to po prostu od razu, czyli w tej chwili teraz, jeszcze na chwilę to zabiorę, rozłóżmy sobie tkaninę na zabezpieczenie stołu. No, tej wielkości rzecz nie zmieści nam się na desce do prasowania, więc będziemy to robić na stole i proponuję, jeśli ktoś ma bardzo ładny stół, to pod prześcieradło połóżcie jeszcze koc. Mój stół jest zdecydowanie roboczy. Przyznam wam się, że po
po tym, jak robiłam moje zdjęcie w Sylwestra z zimnymi ogniami, okazało się, że nie są takie zimne, ponieważ zrobiły dziurki w stole. Tak. Na prześcieradło kładziemy najpierw tkaninę lewą stroną. Okay. Kładziemy naszą tkaninę lewą stroną. To znaczy prawą stroną do prześcieradła, czyli lewą stronę widzimy. Lewą stronę widzimy. Kładziemy teraz nasz papier odwrotnie, czyli słuchajcie, linia, którą sobie narysowaliśmy, na razie jej nie widzimy, bo z tej strony będziemy w tej chwili smarować klejem. Wysmarujemy klejem i zrobimy taki ruch, odwrócimy to i położymy na tej tkaninie, którą już tu mamy w tej chwili przygotowaną pod spodem. Czyli będziemy to sklejać, będziemy to za chwilę prasować. Ja tu już mam naszykowane żelazko, które za chwilę włączę, żeby już się grzało. Żelazko mam ustawione na wełnę, czyli na dwie kropki i bez wody, bez pary wodnej. Bez pary wodnej na wełnę nastawione żelazko. Żelazko sobie grzeję i w tej chwili, przypominam, odwracamy nasz kwadrat tak, żeby nie widzieć narysowanych ołówkiem linii. Na razie linie są po tamtej stronie, my smarujemy to klejem. Jeżeli ktoś z Was ma grubszy pędzel, to zrobicie to szybciej. Jeśli mniejszy pędzel, to wolniej. Ja się postaram to zrobić szybko i zerknę do telefonu. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to napiszcie coś w komentarzach. Ja posmaruję swój papier klejem i przeczytam komentarze od Was. O, jaki fajny klej. Słuchajcie, nie szalejcie może aż tak bardzo jak ja, bo jeśli dacie go za dużo, to będziemy strasznie długo musiały prasować, żeby wysechł. Ja używam takiego pędzla, wiecie, jakim ławki się maluje. Jeśli macie mniejszy pędzelek, to trochę się pobawicie. Hopla. Teraz dlaczego zaproponowałam położenie tej tkaniny już wcześniej? Bo nie musimy tak super, super uważać, bo jeśli ta tkanina kolorowa, na której... Wcale nie wiem, czy kolorowa, może Wy macie gładką. U mnie jest kolorowa. Jeżeli ta tkanina nam się trochę ubrudzi klejem, nic się nie stanie. Byleby nie pojechać na to prześcieradło, ok? Bo potem się w nocy przykleicie do niego. Dobra. Właściwie ja używam starego obrusa, nie prześcieradła, ale ważne, żeby tkanina była bawełniana, bo wiadomo, że wtedy nie będzie problemów, jak się ją podgrzeje żelazkiem. Słuchajcie, mam nadzieję, że nawet jeśli nie teraz na żywo, to może w weekend, że zrobicie swoje torebki i błagam Was, wyślijcie mi zdjęcia, bo jestem bardzo ciekawa. Trudno się prowadzi takie live'y. Warsztaty na żywo są, warsztaty na żywo z ludźmi są fajne, bo od razu można sobie nawzajem wymieniać się, po prostu można się wymieniać od razu doświadczeniami. Ja w tej chwili mówię do Was i Was nie widzę. Bardzo mi przykro z tego powodu, no ale cóż. Pewnie kiedyś to się zmieni i będziemy mieli szansę się spotkać na żywo. Poproszę Was, jeśli zrobicie swoje torebki, czy te malutkie papierowe, które już teraz zrobiliście, przyślijcie do mnie na maila. Znajdziecie go na pewno napiszę może później w komentarzach. Anna@annajaworska.com. Więc mail do mnie jest bardzo prosty. Anna@annajaworska.com. Czekam na zdjęcia z Waszymi torebkami. Naprawdę to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i będzie budujące, że
że komuś się po prostu przydało to, co tu teraz robię. Ja uwielbiam takie zajęcia plastyczne. Wysmarowane. Ja teraz zaglądam do komentarzy, a wy smarujcie dalej swój papier. To jest konkretny rozmiar, więc chwilę zajmuje. Czy są pytania, czy są pytania? Ale się cieszę, cały czas kilkanaście osób jest ze mną, bardzo się cieszę. Sylwia, Sereda, na razie wszystko zrozumiałe, bardzo się cieszę. O, Jadziu, dziękuję! Jadziu, dziękuję, dziękuję za komplement. Dziękuję, dziękuję. Joasia, rób swoją torebkę, a nie zazdrościć zdolności, bo to nie jest trudne. Świetnie. Żeby nam się papier za bardzo nie zmarszczył, bo on cały czas się w tej chwili moczy od kleju, to już jest czas, słuchajcie, to przyklejać. Czyli teraz odwracam papier. Przez chwilę mnie nie widać, jestem za papierem. Przyklejam go. Nie muszę się tutaj za bardzo gimnastykować, bo przecież tkanina jest większa niż mój papier. Hop! Przyklejone. Przyklejone. Teraz żelazko. Można żelazkiem przejeżdżać bezpośrednio po papierze, ale teraz jeżeli używacie tego samego żelazka do prac plastycznych i do później jedwabnych bluzeczek, to proponuję jednak przeprasować albo przez jakąś ściereczkę, albo nawet przez zwykłą kartkę. Przez zwykłą kartkę będę prasować i przesuwać po troszeczku tą kartkę potem dalej. Bo to ochroni nam po prostu żelazko. Ochroni nam żelazko przed jakimś klejem, który by się tutaj wyciekł spod tego. Także przesuwam karteczkę kawałek po kawałku i prasuję to. Na razie prasuję po stronie kartonu, a potem odwrócę i wyprasuję też z drugiej strony. Klej introligatorski, tak jak mówiłam, ten typu Wicol, jest termoutwardzalny. Nauczyłam się tego już w szkole plastycznej, słuchajcie, i bardzo, bardzo, bardzo często wykorzystuję tę zaletę. Właściwie pod różnymi nazwami ten klej można teraz spotkać w wielu sklepach. Na co zwrócić uwagę, bo rzadko się spotyka ten oryginalny, który miał tą nazwę Wicol. Zwróćcie uwagę na to, że jest napisane, że jest to klej bezrozpuszczalnikowy, że nie ma rozpuszczalników. On jest po prostu rozpuszcza się w wodzie i tak jak mówiłam, jeśli jest za gęsty, można sobie tej wody trochę dodać, wymieszać dobrze i mieć rzadszy. I na opakowaniu takiego kleju bardzo często jest napisane, do czego jest, co klei. Więc jeżeli klei drewno, papier, korek, tkaninę właśnie, materiał czasem piszą, nie tkaninę. To na pewno jest tego typu klej i można go śmiało kupić. To jest klej, który klei no naprawdę niemal wszystko. Tego samego kleju używałyśmy robiąc lampiony świąteczne, więc niektórzy z was na pewno już go mają w domu. No dobrze, słuchajcie, odwracam mój materiał i papierowy materiał odwracam na drugą stronę i jeszcze przeprasuję to z drugiej strony.
Zobaczcie, jak fajnie. Jeżeli on się wam troszeczkę wygina w jedną czy w drugą stronę, nie przejmujcie się tym. To w tej chwili będzie już tak fajny, elastyczny materiał, że będzie można, zobaczcie, zwinę go teraz w rolkę. Tak? Nic się nie dzieje. Rozwijam. Będziemy mogli go sobie wyprostować. Więc jeśli się chwilowo od żelazka podnoszą rogi, nie przejmujcie się tym. Ok. Prasujemy drugą stronę. Chcę uzyskać... znaczy chcę po prostu, żeby on był suchy. Bo ja czuję jeszcze wilgoć od mojego materiału. Więc niestety, no to są procesy, które troszeczkę zajmują czasu. Ja wiem, że nasz live trwa już ponad godzinę, ale słuchajcie, no nie da się szybciej zrobić fajnej rzeczy. Jeżeli ktoś nie ma więcej czasu, nie ma siły materiału albo jest głodny, ja obiecuję zapisać ten, mam nadzieję, że technicznie nic tam nie schrzanimy, ale obiecuję zapisać tego live'a i zostawić go po prostu na moim profilu. Także będzie można sobie to zrobić na spokojnie, może w weekend, może z dzieckiem. Także cieszę się, jeśli zostaniecie ze mną do końca, natomiast rozumiem, że ktoś też może mieć jakieś inne zajęcia, a ten live jest dosyć długi. Robimy teraz już po prostu drugą rzecz. Słuchajcie, gorąco mi się zrobiło od tego żelazka. Chyba jeszcze nigdy nie prostowałam na siedząco. Wiecie, nie chcę wam wypaść z kamery, z kadru, bo pewnie normalnie jakbym to robiła, to bym stała. Okej. Szuruburu, szuruburu, na pewno słyszycie to szuranie. Nie będę pytała, jak teraz z dźwiękiem, bo podejrzewam, że coś chyba szumi, panie kierowniku. Mój kochany mąż mi pomaga prowadzić live'a i obsługuje kamery. Dobra. Słuchajcie, odwracamy jeszcze raz na drugą stronę. Trochę się właśnie powyginało, ale nie szkodzi. Zobaczcie, ja go sobie tak teraz zwinę, żeby mi się odwinął w drugą stronę. Naprawdę papier jest fantastycznym materiałem. Z niego można zrobić prawie wszystko. No zobaczcie, kubki papierowe, z których można pić. Łódki, które się puszczało na rzece kiedyś z papieru. Fantastyczne. Ok, teraz bierzemy ostre nożyczki. Moje nie są bardzo ostre, ale dam radę. Nożyczki. I pomalutku, nie spieszcie się, postarajcie się wyciąć naprawdę ładny, równy kwadrat. Do roboty. Do roboty, do roboty. Wycinamy. Wycinamy raz przy razie. Ładnie idzie. U was też? Mam nadzieję. Wiem, że nie możecie pisać, bo wycinacie. Ja też nie mogę czytać, bo wycinam. Wybrałam tekturę kolorową, żeby właśnie później niekoniecznie musieć robić do tej torebki podszewkę. Może zrobię z czasem, może nie. W każdym razie ona już teraz z tą tekturką udało się. Wiecie co? Uwielbiam ten moment tworzenia, że tak sobie wytnę i te śmieci tak hop na podłogę, tak jakby znikały. Nie ma ich, po prostu nie ma ich. Wiecie, ile ma potem sprzątania po takim live'ie? Wycinamy kwadrat i będziemy go zaraz składać. Wszystko, co przed nami, już wiecie. Nic nie zmienimy. Będziemy składać tak samo jak nasz prototyp. I
Hop, 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 hop. I jest. I teraz nie ma. Trochę się rozluźniłam i dobrze się bawię. Mam nadzieję, że wy ze mną też. Okej. Powiem wam tak, takie maleńkie torebeczki, ale jeszcze mniejsze, z maleńkiego, kolorowego papieru origami. Może jeszcze mniejsze niż ta, którą widzieliście na zdjęciach zapraszających na live'a. Zaraz, gdzie ta moja torebunia mała? O tu, zobaczcie. Ja tą... O! Słabo przykleiłam, urwało się, nie szkodzi. Nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. To się wszystko ładnie naprawi. Ja tą... Ja zrobię sobie, słuchajcie, jeszcze może mniejszą torebeczkę i zrobię z niej sobie kolczyki. A co? Uwielbiam kolczyki. To jest lekkie. To jest leciutkie. Maleńkie. Kolorowe. Tak. Polecam wam. Zróbcie też. Jest tu jakaś miłośniczka kolczyków? Ja zrobię sobie z tego kolczyki. Zobaczcie, jak będę wyglądać. Okej. Okay. Gadu, gadu. Został mi do obcięcia ostatni bok kwadratu. I zabieramy się za... Słuchajcie, poczułam, jest mi strasznie gorąco i muszę wyłączyć żelazko. Wam też przypominam, wyłączcie swoje żelazka. Dobrze. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. I moje kochane ptaszki zaraz będą się składały. Hop. Dobra. Teraz zdejmuję prześcieradło, bo znacznie wygodniej jest składać na... Znacznie wygodniej jest składać na stole niż na prześcieradle. Zaczynamy. Jesteście gotowe? Tutaj jest mój papier. Składamy. Wszystko tak samo, jak było wcześniej. Będę robiła to w tej chwili szybciej. Jak ktoś będzie miał potrzebę się cofnąć, to tak jak mówiłam, live będzie zapisany i będziecie mogły po prostu do tego wrócić. Na pół. Moment. Słuchajcie, moment, moment. Tak się przejęłam, że nie pamiętam odwrotnie. Przepraszam bardzo. Składamy tak. Składamy w ten sposób, żeby mieć od razu tkaninę na wierzchu. No, dalej. Tutaj wam taką dam radę, że to już może być całkiem sztywne i trochę mogą boleć palce od tego składania. Jeśli ktoś ma kostkę indroligatorską, to polecam użyć. Ja nie mam. Kiedyś miałam, ale nie mam. I można po prostu wykorzystać jakiś okrągły przedmiot, okrągły, nie wiem, ołówek, kredkę, taką tylko, żeby nie brudziła. Tu mam pędzelek, po prostu pędzelek lakierowany, drewienko i sobie tym pędzelkiem, tym drewienkiem tutaj docisnę, bo po prostu bolą mnie palce, jeśli tak mocno to składam, przejeżdżam, tak? Teraz pamiętacie ten myk. Na pół. Trójkąt na pół. Tak, żeby zaznaczyć środek. Tak, żeby zaznaczyć nasz środek. Tutaj. Hop. W miejscu tego u mnie fioletowego
jabłuszka tu, o hop, tu mam środek. Jak jest wzorzysta tkanina, to nawet w tej chwili jest łatwiej, bo już wiem, że w tym miejscu miałam środek. I teraz ten róg składam dokładnie w to miejsce, do środka. Po wzorkach widać, gdzie to było. Opla. I znowu docisnę sobie moim pędzelkiem, bo nie mam siły tak robić tego paznokciem. Też w zależności jak grubo macie, jak gruby macie karton i jak grubego użyłyście materiału. Ja prosiłam, żeby to była cienka bawełniana tkanina. To też w zależności od tego, jak to jest grube, to teraz lżej lub trudniej się to składa. Składam drugi róg do środka. Staram się mocno to zrobić. Staram się to zrobić mocno. Dociskam dość mocno, używając siły. Tak. Czyli mam dwa rogi złożone. I teraz otwieram i do tego miejsca zagięcia dokładam ten prawy narożnik. U mnie prawy akurat. O. Tak. Znowu. Opla. Mocno. No troszkę się trzeba namęczyć. Nie ma nic za darmo. Tak. Z drugiej strony to samo. Teraz lewy narożnik do tego pierwszego zagięcia od prawej strony. Tak. Dobrze. No. Tak. Mocno. Dociskam sobie. To może być, nie wiem, jakiś brzeg nożyczek, jakiś drewniany lub plastikowy, coś śliskiego. No, jeśli drewniany, to lakierowane, tak jak mój pędzelek, żeby to sobie pomóc i docisnąć, tak? Dobra, mamy ten kształt podzielony, raz, dwa i tu środek jest. Teraz przychodzi moment zagięcia dna. To jest dno mojej torebki. Tak sobie wyginam, popatrzcie, bo to już jest sztywne, więc tak, żeby się mi poddało. Wyginam. Trochę ten papier po prostu tak, żeby mi się poddał. I teraz ustalam szerokość. Może troszkę przy tak dużym kartonie, to ja powiedzmy, że zrobię, wezmę linijkę, żeby wam podać, jak to będzie u mnie wyglądało. U mnie to będzie około, powiedzmy, 4 cm, no. Może troszkę więcej? Nie, 4. 4 będzie w porządku, tak myślę, bo to razy 2, czyli 8 cm będzie miało dno mojej torebki. Czyli zaginam to na 4 cm. Tutaj przyjrzyjcie się, to już nie jest tak wyraźnie widoczne, ale u mnie pewnie w ogóle tego nie widzicie, natomiast widzicie to u siebie, że tu nam się cały czas te linie kontynuują, te zgięcia, tak? Oczywiście jak ktoś nie czuje się pewnie, to może sobie linijką sprawdzić z jednej strony, z drugiej strony, czy ma te 4 cm. Może być trochę mniej, może być trochę więcej. Po prostu tutaj już dowolność. Ok. Tak. Mocno, mocno, mocno i mamy to złożone. Teraz, słuchajcie, podnosimy do góry te rogi. To już jest całkiem... patrzcie, tu było pierwsze zagięcie, tu jest drugie. Czyli przy drugim zagięciu trzymam tu mocno palcem i podnoszę to do góry. To już jest naprawdę sztywne i grube, więc to nie idzie łatwo, ale da się zrobić, da się zrobić. Zobaczcie, tu jest kontynuacja tej linii, tak? Jak robiłyśmy to poprzednio.
To miejsce niestety jest takie w tej chwili już bardzo grube, bo tutaj raz, dwa, cztery warstwy plus ta jeszcze pięć, sześć warstw jest tej tektury, jeśli dobrze policzyłam. Więc naprawdę tutaj, jak to jest oklejone tkaniną, to już się zrobiło grube i twarde, ale tego nie przeskoczymy. Musimy troszeczkę tu włożyć w to siły po prostu, docisnąć czymś i sobie to złożyć. Udało się, zobaczcie, nawet się samo to trzyma. Teraz z drugiej strony znowu pierwsze, drugie zagięcie. W tym miejscu przytrzymuję palcem i ciągnę do góry ten, tak jak tutaj jest równo z tym zagięciem, do góry to uszko, ten narożnik. Tak. I znowu dociskam mocno, żeby utworzyło nam się to zgięcie, które dla nas jest później ważne. To zgięcie, tak. Ok. Rozkładam trójkąt i teraz do siebie. Pamiętacie to? Hop. Czyli do tego punktu, do tego i do tego punktu odwijam jedną część papieru, czyli tą, ona idzie tutaj po tym zgięciu. Nawet zobaczcie, jakbyście podniosły te uszy, jak podniesiecie te uszy tu w górę, o, to widać, że to idzie wzdłuż tego zagięcia, wzdłuż tej linii idzie brzeg papieru. Z jednej i z drugiej strony, tak? Opuszczam je. Sprawdzam dokładnie w tym miejscu, jak był zagięty papier. Tutaj, w tym miejscu zaginam mój trójkąt. Tu mam kontynuację tych linii. Hop, hop, hop. I teraz z tej strony przyciskamy. Siup. Siup. Dobra. Podnosimy teraz z kolei do góry z powrotem ten trójkącik i to jest według tego zagięcia o ten punkt. Tu mamy zagięcie, wy go na pewno je u siebie widzicie. Tu mieliśmy, prawda, zgięcie i teraz to miejsce właśnie zgięte, tu widać je, przykładamy o w ten sposób. I wychodzi nam odpowiedniej wielkości ten trójkąt. Dobra. Znowu sobie troszeczkę pomogę. Tak. Świetnie. Już, słuchajcie. Teraz rozkładamy naszą bryłę. Czyli zostaje ten trójkąt. Rozkładam ją do środka, czyli ja teraz widzę, hop, widzę na pomarańczowo. Wy nie wiem, jakie macie kolory, pochwalicie się, wyślecie mi proszę w mailach zdjęcia swoich torebek, a to wtedy ja zobaczę, jakich kolorów wy użyłyście. I teraz słuchajcie, no zaginamy do środka, poproszę znowu kamerę z góry, tak, bo mamy rozłożony nasz trójkąt, on tak przekręcę, wiecie o co chodzi, bo robiłyśmy to po to właśnie na mniejszym, żebyśmy potem to widziały. Czyli teraz ten róg zaginam, tak żeby tu, pamiętacie, ma powstać kąt prosty. Tu ma powstać kąt prosty, a tu się kontynuuje w osi ta linia ze środkiem naszego dna pudełka. Tak. Hop. O tak. Dociskam. Z drugą stroną to samo. Tutaj muszę uzyskać teraz kąt prosty. A tu się trzymam środka, żeby wszystko było elegancko w linii prostej. Dobra. Hyc. Hyc. Dobrze.
I mamy ten kształt takiej naszej jakby kopertki. Teraz robimy to zamykanie, czyli to jest nasza przekątna, która nam się składa. Ten brzeg, jak macie tym trójkącikiem małym do siebie, tak? To jeszcze raz to mówię już tak jak poprzednio. Ten brzeg dotyka tego, hop, składamy. I tutaj ta przekątna sama się jakby składa. Całość nam się podnosi. O tak. Dobra. To już robiłyśmy poprzednio, więc to już jest jasne. To samo robię z drugim. To samo robię z drugim. I mam sytuację, w której... O, tak, 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 tak. Mam sytuację, o której wcześniej mówiłam, czyli nałożyły mi się te rogi na siebie, tak? I ja teraz po prostu zdecyduję się jeden z nich. Okej, to już tak możemy sobie to... Ja się zdecyduję, zanim zamknę i zakleję, zobaczcie, będę zamykać i zaklejać ten trójkąt. Zanim to zrobię, żebym tu nie miała takiej mega grubej warstwy, ja po prostu go sobie w tej chwili obetnę. Tak jakby tu mi się kontynuowała ta linia, tak? O tutaj. Ja po prostu sobie to odchylę i obetnę, żeby nie powstała takie zgrubienie. Tak. Troszkę jeszcze za mało obcięłam. Jeszcze raz. Dobrze. I teraz będę to smarowała klejem. Tutaj. Już tak trzeba sobie to troszeczkę palcami. Odważnie, śmiało, mocno. Słuchajcie, to jest naprawdę takie mocne, solidne. Można włożyć w to trochę siły i sobie to tak fajnie uformować, tak jak ma wyglądać. Posmaruję sobie klejem nie tylko ten trójkąt, ale też troszeczkę te uszy tu poprzyklejam, żeby to mi się mocniej trzymało i było sztywniejsze. O, dobra, dobieram się do kleju. Teraz tak, tutaj sobie poleję troszkę tego kleju. A, pędzelek, bo za dużo leci. Dobra. Czyli przykleję sobie ten trójkącik. Oczywiście ten trójkąt. Tak. Tu jest potrzebny klej. Hop, 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 hop. I ten trójkącik. Tak. I to nam się wszystko ładnie będzie trzymać. Ten klej potrzebuje troszkę czasu, żeby wyschnąć, ale on już początkową tą fazę chwytania przyczepności ma sporą, więc można tutaj, słuchajcie, to co ma przylegać, to wszystko generalnie można... również tkanina do tkaniny, tak? Można to wszystko tutaj klejem posmarować, żeby nam się potem mocniej trzymało i było sztywniejsze. Ok. Zaraz to będę... O, dobra. Trzymać i teraz tego kleju tutaj wszędzie troszeczkę można włożyć. Dobra. Także tutaj pod spód. Niech to nam się ładnie trzyma i potem dobrze służy. Także to wszystko pomazane, klejem pomazane. Zamykamy. Zamykamy. Tak. O. Tak będzie lepiej widać. I teraz ten trójkąt bierzemy do góry. Tak go się starajcie... jakby za ten czubek, o tu, tak mocno pociągnąć, tak? Żeby on... Widzę, że jeszcze trochę za mało jest kleju na czubku, to dodam. I żeby on po prostu, hop, tak ciasno tutaj przylegał do tych boków. O, tak.
Chwilkę potrzymam. Można by było to teraz też jeszcze docisnąć żelazkiem. Jeśli niewystarczająco mocno w fazie początkowej ten klej Wam złapie, to można to po prostu jeszcze tutaj żelazkiem. Ja może troszeczkę sobie podgrzeję to żelazko, jakby mi się to za chwilę zaczęło rozpadać, to będzie można w ten sposób sobie z tym poradzić, chociaż widzę, że chyba się trzyma. Wytarłam palce w ściereczkę. Przepraszam, nie uprzedziłam Was, żeby sobie przygotować. Ja raczej mam taki sposób pracy, że bardzo się brudzę, więc zawsze jakąś taką wilgotną ściereczkę sobie przygotuję, żeby palce z kleju wytrzeć. Jak zapomnę o ściereczce, to wycieram palce w spodnie i to już nie jest takie fajne. Dobra, słuchajcie, czyli jesteśmy na tym etapie. Jak widzicie, bardzo blisko koniec. Mamy już front naszego pudełka, naszej torebki. Na razie wygląda jak pudełko, ale to jest nasza torebka. Okay. Teraz to, co było wcześniej. Po przekątnych, które już wcześniej tutaj składałyśmy mozolnie, zamykamy naszą bryłę z drugiej strony. Warto włożyć palec do środka, to jest nasze dno, tak? Włożyć do środka palec, przytrzymać. Wtedy we właściwym miejscu zrobi się to zgięcie. O tak. I składamy to w ten sposób. Na razie tak formujemy jeszcze bez kleju boczki. Pamiętacie, jak mówiłam, że tu można złapać i trochę je już tak ścisnąć. O, hop, patrzcie. Teraz ścisnęłam ją i ona już nabiera kształtu. Widzicie? To już jest moja torebunia. Ona za chwilę będzie już wyglądała całkiem zgrabnie. Na razie jeszcze sobie tu pozaginam. Tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na kształt dna. Tak jak zaginałyśmy to dno, to żeby w tej chwili tak się zamknął ten bok. O, tutaj. I z drugiej strony. Żeby ona była kształtna i żeby miała właściwe te rogi. Hop. Patrzcie, tutaj będzie podobna sytuacja, którą miałam z tamtej strony. To jest już moja torebka, to jest jej kształt. Jeszcze nie sklejona z drugiej strony. I teraz mam podobną sytuację. Nie bardzo mi się podoba to, że tutaj mam... Nie bardzo mi się podoba to, że tutaj te warstwy nachodzą na siebie i jest tu po prostu za grubo. Zobaczcie, co ja teraz zrobię. Wezmę ołówek i narysuję sobie w tych miejscach, gdzie nachodzi, widzicie, tu nachodzi jedno na drugie. I ja to po prostu obetnę. Hop, hop. Będę miała w tym miejscu takie łączenie dwóch rogów, ale nie będę miała sytuacji, w której jedno nachodzi na drugie. Oczywiście można by było prosto przeciąć. Może tak zrobię tym razem? Dobra, to słuchajcie, tym razem zrobię to tak. Jeszcze jest niesklejone, wszystko dopasowane, że tak to będzie sklejone. I ja w tej chwili tutaj rysuję sobie ołówkiem linię, po której utnę po prostu oba rogi. Zobaczcie. Tak złożone razem. Widać to? Widać. O, tu będzie to cięcie. Taka podwójna warstwa papieru nie jest mi tam potrzebna. To będzie niepotrzebne zgrubienie. Więc to obcinam, tak? I teraz jeszcze raz ołóweczek po tej linii obcinam. Z drugiej strony. Widzicie? Ciągle jakaś modyfikacja. O! I teraz to się ładnie zejdzie. Mogę smarować klejem. Tutaj jest
sytuacja, w której kleimy tkaninę do tkaniny. Cieknie, 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 ale złapałam. I z drugiej strony. Tak? Czyli tutaj, o, widzicie to? Widzicie to. To, co tu ma się ze sobą skleić, smaruję klejem. Z jednej i z drugiej strony, tak jak robiłyśmy to poprzednio z papierowym modelem. Tutaj trzeba się postarać, bo to jednak jest grube. No i ma nie być jednorazowe, tak? Ma nam trochę posłużyć taka torebeczka, kosmetyczka, torebunia na przydasie. Ciekawa jestem, jak wykorzystacie swoje projekty, do czego, może dacie komuś w prezencie, może przeznaczycie na kosmetyki albo inne drobiazgi. Chętnie poczytam, jak mi napiszecie, do czego wykorzystacie swoje torebunie. Dobra, wysmarowane klejem. Zamykamy to. Hopa. Dobrze. Tak. Zamknęłam najpierw te boki, a teraz te. To już jest łatwiej, bo tu jest papier do papieru, tektura. Więc po prostu to już jest łatwiejsze do sklejenia. Podlewam kleju z jednej strony, z drugiej strony. Słyszę, że żelazko się nagrzało, to zaraz sobie to mogę szybciej wszystko razem ze sobą zespolić. Klej, 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 klej. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Wysmarowane klejem. Ok. Dobrze. Słuchajcie, ja sobie teraz pomogę żelazkiem. Może znowu przez tą kartkę już, żebym nie miała. O, wkładam sobie kartkę i troszeczkę tam żelazkiem przyspieszę proces sklejania. Można podtrzymać bez żelazka i to też się sklei, ale chciałabym tutaj odrobinkę dla Was przyspieszyć, bo już boję się, że wszystko może się robić troszeczkę nudne, zwłaszcza jeśli ktoś tylko ogląda, a nie sam na żywo to robi ze mną. Ok. Wyłączam żelazko, oświadczam, żeby nie było, nie spalę domu. Zostaje nam ostatnia rzecz, czyli złożenie tego naszego trójkącika. Pamiętacie? Do połowy, to znaczy tak tu dla uzyskania tego kąta prostego. Hop, hop, hop. Znowu może trochę sobie pomogę drwienkiem. Cyk. Tak. I teraz słuchajcie, w górę, tak? U mnie to jest jakieś, tak bym powiedziała, 2, może 2,5 cm. I to mi się ładnie zgięło. Uwaga, słuchajcie, zamykam torebkę. I zobaczmy, jak ona wygląda. Gotowa. Gotowa. Zrobiłyście swoją? Mam nadzieję, mam nadzieję. Słuchajcie, no odrobinę efektem przypadku jest, jak się ułoży wzór. To wymaga no, takiej sporej wprawy. Na ten temat już nie chciałam Wam mącić, bo da się przewidzieć, bo już tam w fazie projektowania Wam pokazałam, który element jest naszym później tym
zamknięciem, więc udało się zrobić tego ptaszka na froncie. To wymaga tylko odrobinę wprawy. Zresztą nie wszystkie tkaniny są takie, że to ma znaczenie. Przy niektórych nie będzie miało znaczenia. Trochę mi się tu jeszcze rozkleja. Będę musiała ją jeszcze chwilę potrzymać albo żelazkiem potraktować, bo jeszcze mi dobrze nie złapało. Ale to jest spokojnie do dopracowania. Można jeszcze więcej kleju dołożyć. Chwilkę poczekać. Po prostu najtrudniej się skleja to miejsce, gdzie jest tkanina do tkaniny. Jak jest papier, to znacznie łatwiej. Także słuchajcie, no moja torebka wygląda tak. Zamyka się. Można jej dorobić paseczek. Można bez paseczka. Można ją również tutaj skleić, tak? Zamknąć i zakończyć na równo. I na przykład do środka wkleić magnes i ona się będzie zamykać na magnes. Pyk! I będzie się zamykać na magnes. Albo tak jak tutaj sobie w bardzo prosty sposób z tą torebką zrobiłam, tak? Zobaczcie, ona jest zamknięty, ma ten trójkąt. Wzięłam taki zwykły biurowy, nie wiem jak to się nazywa, spinacz, chwytak. Nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie, zobaczcie, proste, prawda? I mamy zamkniętą. Jeśli to miałaby być jakaś podręczna kosmetyczka, która stoi sobie w łazience, to nawet mi to w zupełności wystarczy. Można doczepić chwosta, można ten trójkącik czymś wzmocnić, okleić skórą na przykład, albo czymś błyszczącym. Są takie gotowe do tworzenia samodzielnego biżuterii, czy właśnie kaletnicze elementy, że nawet można metalowy ten trójkąt po prostu sobie zrobić i dodać do torebki łańcuszek metalowy. I naprawdę wtedy to już nawet na imprezę można z taką torebką pójść. Bardzo Wam dziękuję. Długo to trwało, wymęczyłam Was chyba prawie 2 godziny. Ja się bawiłam dobrze. Stworzyłam kolejną rzecz. Cieszę się, naprawdę się cieszę. Ładne to wyszło, prawda? Pozdrawiam Was, dziękuję. Cześć.